Simpsonem i czymś jeszcze. O Jany. Siema. Co, na trening przyjechaliście? Nie, no takimi sprzętami to... Kolega chciał. No byliśmy na tym tam niby zlocie. Zlocie? I co? No obwodnicy tam trochę wybijali. Ja spoko. Kolega tam jeździło parę, nie? Mhm. Myślałem, że to taki, wiesz, zlot jest ogólno ten, nie? No tam jest ta grupa z Torunia, ten MotoCP tam napisały, nie? Aha. Taki tam na skali tylko. My się zgubiliśmy. Nie. Ty byłeś ostatni, to. Cześć. Z tyłu za mną. A powiedz, co to za sprzęt jest? Jego SMX. Znaczy MRX w sumie, okreina SMX-a. Pierwszy raz widzę Rieju. No tak się wymawia, Rieju? No. Jakiej to produkcji jest? Hiszpańskie chyba. Hiszpańskie, no. Tak mi się zdaje. I to jest ile? 50? Jak to się sprawuje? Dobrze, nie narzekam. Jeszcze się nie zatarł. To powinno 80, nie? Ło, no. Jeszcze się nie zatarł, więc jest dobrze. Czyli co, masz ten, przeróbkę? Na 80. Po 10 się nie zatarł. Nie to twój. A ile to poleci? 100. No to ładnie, nie? Nie narzekam, mogę być szybciej. 50 by nie poszła tyle, nie? No 60. Jakby się dobrze porobiło, to i poszło. No ale dobrze porobiło, nie? No, równo z Finkiem, nie? Na początku. Na początku, potem już ja. Ale jeszcze. Potem mi się Finek zagrał trochę i... Mój taki gorący teraz. Czyli chłodnicę ma wszystko, kurczę, nie? Praktycznie to samo co gaz, nie? Tylko, lampa od tego, od KTM-a? No. Ten sam mam w tym, przybyłki lampę. Lampa do KTM-a to wszędzie pasuje. No, bo ona jest ładna po prostu. No. Ale w ogóle ładny jest ten. Uniwersalna, nawet na tym sklepie, nie? Tutaj. Wiewka KTM, no, uniwersalna. No. Uniwersalna, no. Polisportu. A te jak ci się sprawują? Też polisport. Ale... To już. No to nie jestem do... To ci nie odpada? Nie, nie odpada mi. Ja wiesz, po furtkę walnę przez to, czasem... A jak to mocowałeś ty? Ja nie mam takiego mocowania. No to śmiało. Nie mam tego. Do BMW mi chodzi, nie? No. To nie mam tego. Nowa puszka. No. Tutaj nie widziałem jeszcze. Nowa stara. No. Nie widziałeś jej? Nie. No tu już trochę urwałem, nie? A tak, to jest wszystko nowe, no. Tylko latać. A wydech już ten przerobiony jest? Przerobiony, no. I zostawiam go. Co tu więcej potrzeba tam? Wydechem się nie jeździ, nie? No też nie. A brzmi ładnie. A co, dla szpanu, nie? Zmieniać? Po co mi to? Tamtej zmieniłem, raz się nabrałem i... No ale tamto faktycznie, tamten nie szło nic przerobić i słaby był ten wydech. No najlepiej dwusuba kupić, to wtedy nie wymieniasz wydechu i masz święty spokój. No. Wiesz, można zmienić, zależy jaki, nie? A to nic nie daje. Dwusubia. Dużo daje. Ale teraz te nowe, krosówki nowe, to już przeważnie dyskutor jest taki, że... No. Ale wiesz, na przykład w takich to jest to dalej. No w takich tak, nie? Ale w tym w enduro nie. Chyba, że jak jest starsze enduro, jest to jak tam, nie wiem, 95 roku. No, to może tak, nie? Ale patrz, pierwszy raz widzę Rieju. Zawsze się zastanawiałem, co to jest za motocykl? A do jakiej pojemności oni je robią? 50 chyba. Tylko, tylko 50? Chyba tak. Nie jestem pewien. No, ale 50. Nie jestem pewien ogólnie. No, ale całkiem fajny motocykl. Nie, no naprawdę. Nie narzekam. Okleinę sam zakładałem? Też bym nie narzekał. Co? Czy tam zakładałeś? Jeszcze raz. Okleina była, czy tam była? Była. A jeszcze mi dałeś parę okleiny. Starter tu masz? Co? Starter czy kopka? Stoi to.
To i to. No patrz, widzisz? W serii. A ile to pali? 8. Nie narzekam, mniej niż gaz-gaz. Nie narzekam, mniej niż gaz-gaz. A gaz-gazy nie wchodzą na ten. No razy wchodzą, wchodzą, a nie wchodzą. Jednym nie wchodzą. Znam jednego, co nie chodzi, nie wchodzi. Do silnika tam w domu będę sobie silnik wkładał na cylindrze od MTX-a. 130 pojemność. Mhm. Zawieszenie masz tu dobre w Simpsonie? No w Simpsonie. No to możesz spróbować sobie tą małą beleczkę przejechać. Co? No, pokazać ci jak? Dyfuzorem chyba nie walnę, co? Nie walniesz. Co ty, ona jest malutka. On miękki jest mocno taki. Na stojąco, kompresję, trochę gazu, znaczy ty trochę więcej. I zamykasz gaz, przelatujesz pierwszym tym, przednim kołem. Chcesz? No mogę zobaczyć. No, spróbuj. A ci dokładnie... Powoli, tak żebym... Powoli, no. Dyfuzora nie bił. Pierw sobie pojedź, wiesz co, bez tej belki. A ja ci wytłumaczę. Sobie parę takich, wiesz co, kompresji znów zrób, nie? Gaz i odpuszczam. Na stojąco! Kompresja! I gaz! Ale kompresja i gaz! Tu chodź! Nie, nie! Tu jeszcze! Tu! Kompresja i gaz! Musi ci podbić no trochę koło! Im bardzo ciężko na stojąco, nie? Bo tak jak stoję, już mam ręce proste. Tak to no, spróbuj! Cóż na prosty! A to jest coś podbiło? No, żeby podbić się tak. Może zrobi, nie? I gaz! No dobrze, i przewodnika, dobrze! No widzisz? I teraz przez belkę! Dobrze, i przez belkę! Tam. Lepiej niż ja. Oglądał filmiki, na pewno. No dobrze w miarę. No, na drugi raz większą belkę załatwię. A to bym musiał tu drugi przyjechać. No, koniecznie. No, ale Simpson starszy, no. Oglądałeś filmik pewnie, co? No ale kawałek tylko, bo nie miałem czasu za bardzo. Ale przyczaiłeś o co chodzi? Tylko filmik oglądałem. O, to o skokach nie, nie ten? Nie, o skokach nie. To ja cię tak nauczyłem przez 5 minut? Chcesz spróbować? Nie. Czemu? Nie jestem motorem. A przecież to jest motor tylko do tego. Szkoda. No trochę jest, ale... tam jest po takich tam terenach. A co, zawieszenia ci szkoda przedniego? No i ścieknę, nie? No to, no to, no to właśnie to dobrze. A potem, że lecą, to raczej źle. Dobrze, na trening dobrze. Na treningu wymieni. Simpson. YouTube nie lubi twojego Simpsona. Czemu? Ogranicza mi z Simpsonem. Muszę dać nazwę, że to ogar. Fajnie. Też mam cylinder inny, ale też 60. Trochę... Na drugi raz, wiesz co, to motorynką przyjedziesz i tą belkę. No motorynką... Da radę. Może. Da radę. Motorynką, da, radę motorynką to ciężko będzie.
Nie, na koło idzie. Na koło lepiej ci pójdzie. Na jakim biegu? Na jedynce, nie? Na jedynce, no. No. Na kolejkę na stojące to w ogóle by było ciężko, nie? Chyba, że kierownica by miał jak w tych superach takie, nie? A ja po tym szkoleniu to jeszcze jestem tak zmęczony, że mam po prostu cofkę, nie? A gdzie byłeś? Gdzie to było, to szkolenie? W Przywidzu. Nie kojarzę. Nad morzem. Kaszuby. Wpisz sobie Spiro, Enduro, Extreme, szkoła i tam wyskoczy. Ekspert. Właśnie gadałem, oglądałem co z tym gościem tylko na tej łące tam, nie? A, co gadał, pozycji. Na stojące tylko. No i co? Ciekawa pozycja, nie? No. A wy z daleka przyjechaliście? Nie, no ja to jestem tam na Gniewkowo, nie? Aha. Pierwszy raz ogarem na obwodnicy jechałem. Maksymalna prędkość mogła. 60. No fajnie. No. Ja licznik zamknąłem, skali mi brakuje w cinku. Mi w ogarku. Mi wychodzi za. Ja muszę sobie tam dziurkę zrobić, bo mi wskazówka się obijał. Ale jaki wydeszek fajny, nie? No dalej próbuj na tą belkę, nie śpiruj. No Simpson dał radę. No, Krzeszowice, Enduro, dawaj. Ci pokażę szkołę Spiro. No dalej nie daj się namawiać. Przecież to jest proste. Tu sobie zrobisz parę tych, na sucho. Nie chcę mi się na sucho. A ja mogę twoim? Nie. Nie. Nie chcesz. Dalej nie daj się namawiać. No ciekną ci te lagi, nie? Nic sobie nie rozwali, zobacz. Nic sobie nie rozwali. Tak jakbym po dziurach jechał. Tu, ja ci pokażę. Jak będę widział, że ci nie wychodzi, to nie puszczę cię na belkę. Nie, ja nie chcę. Dziękuję. To jest mała beleczka, to byś tutaj jakbyś na papierek najechał na obwodnicę. No zobacz. Ja już ją wbiłem. Fajnie się przejeżdża, nie? A ty masz dojście do takich belek? Dużych? Większych? Większa by była? No, większa potrzebna. No może. Bo ja taką na szybko, wiesz, taką tylko miałem, tak sobie położyłem, żeby tak przyczepnie sobie. I taką długą to nie wiem, może krótszą trochę. Nie, krótkie nie mogą być, bo krótkie to. Krótką to w głowę można wyszło. No opony sobie w kop. No opony mam tu wszędzie, patrz. No to w kop sobie tak, to będziemy sobie przeskakiwać. Na połowę. Nie, no są tu, ale nie, no tu są takie duże, patrz, i rzucają. No to się wyjdzie i to skop do połowy, i się sobie skakiwać. No ale po co, nie muszę wyciągać, zobacz ile tam jest opon. No, wybierz sobie jakieś, to jest to. Wybierz sobie skakiwać i belki nie wyciągać. Ale jak to belki, no ale właśnie o to chodzi, żeby były belki. Enduro moim chciałem właśnie przez taką oponę od samochodu przejechać, nie? No zobacz, tu masz. Nie muszę nic gdzie pas zrobić, bo to się i tak ułoży. Zejdzie, ziemia spadnie i masz cały ten. Aż do końca. Tylko skakiwać. To trzeba jeździć. Tu zrobiłem sobie tor przeszkód, zobacz, że nie mogłem go przejechać. Zobacz, trzy doły, nie? Zjeżdżasz z tego, nie? I wpadasz tam, nie? I kurde, za blisko. Najgorzej to... jak przód wleci już, no, no, bo, no, no bo musi wlecieć, bo inaczej nie da rady, bo jest za głęboki. Musiał trochę spłycić, nie? Tutaj tędy na korcec, jakoś tędy spróbować. No, trochę tam przysypałem teraz, ale... Ale było ciężko. Robimy to, no to już było łatwo, nie? I tak sukcesywnie będę go, wiesz, modyfikował, nie? Tu są, patrz, opony od ciągnika na tej dużej górce. I tu są od maszyn budowlanych. Na tych dwóch małych. To przysypałem, wiesz, i to... Będziemy najeżdżać, to się ładnie usypie, obtoczy i przeszkody będą jak znalazł, nie? Bo tak za dużo, wiesz, samemu co ja zrobię, nie? Nikt nie chce pomagać, wszyscy chcą jeździć, a nikt nie chce robić. To można powiedzieć, że dwa dni tutaj to wszystko było robione. No przede wszystkim to pełno haszczy było, nie? Trzeba było to ułożyć. A ty ogarem chcesz? Nie, ogarka nie kapuje. A ty...
Ale to się nie kapuje. To się przejeżdża. 86 roczny taki. Jeszcze pradziadek go kupił, więc nie chce. Aha, no dobra. Przekonałeś mnie. Trochę niebezpiecznie, bo tu różne są takie, wiesz. To to jest gumowe, ale tu jest pełno prętów jeszcze. A Simpsonem jeszcze poleci belka. Pięknie. Spodobało mu się. Super. O kurde, jeszcze patrz. Magik. To było dopiero. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.